W zielonogórskiej palmiarni ogłoszono wyniki plebiscytu na najlepszych piłkarzy i trenerów województwa lubuskiego w 2013 roku. Tytuł najlepszego trenera drugiej i trzeciej ligi otrzymał Piotr Żak z Telmetu KP Zielona Góra. Najlepszym trenerem czwartej ligi został Zenon Burzawa ze Spójni Ośno-Lubuskie, a najlepszym trenerem drużyn młodzieżowych został Maciej Kulikowski. Bardzo miły zaszczyt mnie spotkał, nie ukrywam, jestem bardzo zadowolony z tego wrażenia, z tej nagrody. No ale no nie ma co ukrywać, że gdyby nie moi zawodnicy, no to tej nagrody bym nie otrzymał. To oni zostawiają serce na boisku, to oni walczą, a ja, że tak powiem, zbieram te laury. No bardzo fajnie, no jest to na pewno miłe zaskoczenie dla mnie. Cieszę się, że ktoś docenił moją pracę i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko dalej tak pracować i podwyższać swoje, że tak powiem, umiejętności, kompetencje. Maciej Kulikowski z piłką nożną związany jest od 1995 roku. Jest wychowankiem krośnieńskiej Tęczy. Grał również w UKP Zielona Góra, Błękitni Toporów i Tramp Osiecznica. Ma 28 lat. Trener odbył staże m.in. w Śląsku Wrocław oraz w Portugalii w FC Porto. To na pewno mi dużo dało. No tak to już jest, jeśli chodzi o pracę trenera, że tutaj trzeba akurat na okrągło zdobywać nową wiedzę, szukać nowych możliwości, nowych horyzontów, bo piłka się zmienia, zawodnicy również, więc tą wiedzę trener musi swoją poszerzać. Także ja robię wszystko w tym kierunku, żeby to było jak najlepsze. Staram się też, tak jak to miało miejsce w Porto czy w Śląsku Wrocław, jeździć, szukać tych kontaktów, a zdobywać nową wiedzę. Całą rozmowę z trenerem wyemitujemy po serwisie.